Proszę Państwa, zagramy dzisiaj w grę o tron w League of Legends. Gracze walczą ze sobą o tron w serii rund. W każdej z nich można zdobyć punkty. Kto w danym momencie ma najwięcej punktów, zasiada na tronie i zostaje królem. Król nie może brać udziału w kolejnej konkurencji. Ma natomiast specjalne możliwości wpływu na rozgrywkę dla pozostałych graczy. A żeby trzymać się prawdy i naprawdę zagrać o tron, mamy tutaj... tego Bad Boya. Ten film jest sponsorowany przez Diablo Chairs. I uwaga, 5 osób, które poprawnie wskaże, ile razy w tym filmie użyje słowa fotel, dostanie ode mnie mystery skina. Także fotel gamingowy Diablo Chairs to super design i wygoda w trakcie gry, pracy czy nauki. Tak się prezentuje moja nowa bestia. Ja akurat nie lubię tych takich, także ich nie montowałem. Ale każdy fotel Diablo Chairs je ma. Tam w kartonie kryje się nagroda główna dla uczestników dzisiejszego challenge'u. Kolejny fotel. Fotel Diablo Chairs to najwygodniejszy fotel gamingowy na świecie. Także jeśli chcesz połączyć wygodę ze zdrowiem, wybierz fotel Diablo i poczuj nieziemski komfort. No, także zostawcie w komentarzu wasz nick w LoLu i informację, ile foteli wymieniłem. A na koniec jeszcze fotel. A no i subujcie, bo na przykład do tej gry zaprosiliśmy jednego subskrybenta. Napisałem ostatnio posta na YouTubie, że szukam widza do uczestnictwa w konkursie w grze o tron. Weronika, czy pamiętasz, co napisałaś? Że jestem głupim Egirlem i że chcę na***ć Bezowi. Przejdźmy do rozgrywki. Pierwsza konkurencja nazywa się Walka o Smoka. Jak dobrze wiemy, w grze o tron były 3 smoki. Gracze zbierają się przy smoku. Kto go zabije, wygrywa 1 punkt. I zostaje królem. Nie można mieć smajta. Łe. Który level? Na pierwszym levelu. Lecimy. A możemy się zabijać? Nie. Urgo! Co, najszybsze palce? Dobry jest! Ja tylko chciałem przypomnieć, że nie zawsze się opłaca być królem. Tyle. Bumi? What the fuck? Czy to jest pik pod trolla? Tak. Będziemy czekać 5 minut? Co mam w tym czasie robić? Uwaga, lecimy! Walka o smoka! Wow! Szao zamknął ich! Urgot czycha! Ty daj się Bezowi tankować! To nie! Szao, czekaj, bo ciebie tankuję! Szao ma jeszcze jajo, spokojnie! Ale on będzie dalej tankował! O nie, wyjajcował się chyba! Jest. Ale jaja! 1000 HP na smoku, zobaczymy... Co to za flesze dzikie! I kto? Dobra, Urgot wygrywa! Proszę Państwa, w pierwszej rundzie wygrał Urgot, także zdobył 1 punkt i jest aktualnie królem. Shame. Druga konkurencja nazywa się Walk of Shame. Gracze odbywają spacer wstydu pod wieżami przeciwnika. Pozostali gracze mogą ich spowalniać. Kto postawi najdalej swojego pingwarda, wygrywa. Król może rozkazać jednej osobie, by zatrzymała się na 3 sekundy w dowolnym momencie. Czyli król po prostu może dowolną wybraną osobę udupić. Basically, tak. Za pierwsze miejsce będą 3 punkty, za drugie 2 punkty i za trzecie 1 punkt. Reszta osób nie dostaje żadnego punktu. Bartek, czy ty już wiesz, kogo będziesz chciał fokusować? Nie mów kogo, ale czy wiesz? Wiem. Dobra, zapytam, czy to będzie Bezu? Nie. Ooo. Fight. No let's go. Oni chyba nie chcą pierwsi iść. Co za kurczaki? Kto nie minie wieży za 5 sekund, ten odpada. Let's go. Szao, postawił tutaj warda. Oj, to chyba będzie Adiwino! Jak on zapierdziela! Fight. Ja teraz po prostu stoję w krzaku i mówię stop komuś. Będzie to kapten albo Bezu? Będę ja. Kapten pierwszy. Stunuje przeciwników, to jest w sumie całkiem... O nie, co? Co się stało? Bezu! Ciekawe, czy on będzie mógł postawić warda na pasywce? Stop! Kapten się nie może ruszyć! Bezu, czy możesz postawić warda? Nie możesz! Kapten, po prostu postaw gdziekolwiek warda. Nawet w swojej bazie możesz to zrobić. HIT! Kurde, jestem dumny z tego portalu. Uwaga, podsumujmy wyniki. Jeden wart został postawiony tutaj przez... Adiego. Ten wart został postawiony przez Shao. Meluś tak. W ogóle nie postawiła warda. Bezu w ogóle nie postawił warda. I kapten, mimo że dostał karę od króla, postawił warda tutaj, co jest i tak trzecim wynikiem. Także gratulacje! Królem w tej rundzie będzie Adi. Kolejna runda to The Purple Wedding. Gracze anonimowo głosują, kto ma zostać otruty. Otruta osoba traci 2 punkty. Osoby, które nie zostaną wskazane ani razu, dostają po 2 punkty. Można mieć ujemne? Bez GG! Nie można mieć ujemnych. Uwaga, tutaj zadanie króla. Będzie ze mną na Discordzie i będzie mógł przekonywać graczy do zmiany decyzji. Oraz odgórnie zmienić decyzję jednej osoby. To może weźmy najpierw Meluś. Siemaneczko. Siema. Czy już wiesz, kogo chcesz otruć? Kurde, myślałam, że odpowiedź jest oczywista. Tak mi się wydaje, ale pytam dla formalności. Ale leci Urgot. A nie chciałaś fokusować przypadkiem Beza? Co się zmieniło? W następnych rundach ode mnie dostanie. Zgadzam się z tobą. Jeden zabezpieczający głos na Bartka musi być, żeby nie dostał 2 punktów. Bardzo dobra decyzja. To w takim razie dziękujemy za głos. I następną osobą będzie Bezu.
Dzień dobry, Bezuwiuszu. Adi, jest taka sprawa, twój głos na nic nie wpłynie, bo oni tak wszyscy na mnie głosują. Zdziwisz się. Ja się wstrzymuję od głosu, no nikogo nie głosuję. Musisz oddać głos. Głosuję na siebie w takim razie. Meluś będzie miała XD, bo ona chce mnie udupić. A ja w sumie jak zobaczę, że ona jest, to powiedziałam sobie, że jak wygram, to jej oddam fotel. No. Co jeśli ona wygra? To oddaję tobie. Czyli co, głosujesz na siebie, tak? Tak, głosuję na siebie. Jest niemożliwe, żeby inny od ciebie nie zagłosował. To może warto, żeby zagłosował na kogoś innego. A co jak takie ploty, że zagłosuję na Wercie? Dobra, finalna decyzja. Kurde ci Werko. Dzień dobry, kapitan. Uszanowanie. Jak tam sytuacja? Czy zastanowiłeś się już, kogo chcesz otruć? Tak, zastanowiłem się. To będzie. Bezu. Adi? Zastanawiam się. Bezu chyba musi zdobyć ten głos od co najmniej jednej osoby. To jeszcze nie dostał? Nie chcę ci tego mówić. Okej. Okay. Odpowiedź B, Bezu, tak? Definitywnie. Tak. Poprawna odpowiedź. Dobry. Cześć. Czy zastanowiłeś się już, kogo chcesz otruć? Tak. Czy jest to Bezu? Jest to Bezu. Czekaj. Zmieniam twoją decyzję. Dobra. Głosujesz na siebie. No i spoko. Dzień dobry, Urgot. Witamy bardzo serdecznie. Jesteś ostatni. O. Już nie czeka w ogóle. A dlaczego? Bo jest bardzo niemiły względem Beza. Podoba mi się twoja decyzja. Pasuje. Okej. Okay. Dobra, nara. Ale to ograłeś, ja p***. To jest idealny scenariusz. Dobra, proszę państwa, mamy wyniki. Bezu otrzymał jeden głos. Urgot otrzymał jeden głos. Meluś otrzymała jeden głos. Shao otrzymał dwa głosy. Z czego jeden był moim? Przepraszam. Czego zmusiłeś, żeby zagłosował na siebie? Tak. Bonusowe punkty dostaje Kapitan oraz Adi, na których nikt nie zagłosował. A teraz przejdziemy do rundy czwartej. Czterech. Przeciwników nacieram twoją wieżę, ty natomiast masz zadanie ocalić jak najwięcej jej zdrowia. Powiedzmy, że będą nacierać do trzeciej minuty. Kto ocali najwięcej HP wieży, wygrywa. Za pierwsze miejsce 3 punkty, drugie 2 punkty, trzecie 1 punkt. Król może przeszkadzać jednej wybranej przez siebie osobie. Atrox! A, bo był pierwszy z brzegu, bo AA. Jakby co, gra się rozpoczyna od razu. Dobra, będę was stunował, lamusy. Macie pik. Ja nie wiedziałem, że ja mogę zginąć. No możesz, jak się okazuje. Już 100 HP wbite! 180, prawie 200! O, to nie był dobry pomysł, to postać. Dobra, puszują. Bezu kampi pod wieżą, pierwszy minion został przez niego zastopowany. I kolejny damage w Tureta. Już ponad 700 damage'a. Ale to robią, zaraz plejcik poleci. Już poleciał. Ale fokusują wieżę, więc w czasie Bezu też zostaje w p***l. To chyba nie jest dobry pik, żeby mieć melee czempiona. To ty nie powiesz. Zaraz będzie 2000 damage'a już wbite. Bezu nie dożyje. Szała goni. Umarł chłop. I zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał stres zwierząt. Ale fajnie się gra. 2900, dobra. Urgot tankuje, niepotrzebnie. 2800, ale to idzie. Dobra, do końca, tak. Do końca. Bijemy na pałę. 36 plus. Dobra, i stop. 1955 było. Urgot. Tylko pamiętaj, że będziesz miał w sumie pierwszy level, nie? No wiem. Dobra, zobaczymy. Ta Janna będzie po prostu stała pod Turetem i używała E na niego. Ta Janna to będzie. Miniony materializer się po 3 minutach włącza dopiero, ale. Dobra, otworzone zostały bramy piekieł. Przeciwnicy już nadciągają. Hold the door, Urgot, hold the door! A Jezus, dobra, nie zesraj się. Ty, Dungeon Night King! Wjeżdża już damage. Pierwsze 40 już jest wbite. Nie, Shao umarł! Ale dobra, to chyba taka strategia, żeby wbić jak najszybciej, póki się miniony spełnią. Ale ten Turyt jest twardy. Kwadra kill! On ma TP! LOL! Beka stepa! Jest Heimer, leci tepek. Co kupił Bartek? Ja kupił Needless Large Roda! Roda Stewarda, ciekawe kiedy wbije drugi level, żeby Q używać. Dobra, i czy śleduje... Ten shield jakoś mało daje. Właśnie tak chuj... trochę. A tutaj Kapitan potężnie już bił pierwszego plate'a. Bezu, Trantlem ciśnie! Shao, w międzyczasie też jego turyciki tam wspomagają. Ale Urgot ma drugi level. 2 minuty już za nami, 3500 na koncie Tureta. Coś mi tu śmierdzi przegraną z Bezem, co? To S wcale nie shielduje Tureta. Nie. Triple kill, Janny! Ten gracz jest 30 sekund jeszcze. Jedynie Kapitan kontra Ulgot. O, dostał bombkę na mordę. Chyba też Ignite i źle w żywicy. Tak, pokonał ich. Biegnie Heimer, Shao. Jak tego zabić po prostu. I uwaga, stop, 2-9-5-3. Dobre to było. Co pikujesz? Myślę o Irelii, bo jak dadzą Irelii niezłe early. Ej, no i będziesz miał reseciki z tego. Adi, a ty cały czas pamiętasz, że masz swoją opcję do wykorzystania? Tak, i cały czas nie wiem. O, już są, już czekają. Patrz, oni nie atakują, czekają na miniony. A nie uważacie, że to jest strata czasu? W sumie nie wiem, czemu na początku zakowaliśmy. Ja zacznę jak coś. Ja mogę drugi lecieć. Co oni będą robić? Oj, Shao?
Turet 1000 HP stracił. Dobra, ja zaczynam. O, takie rzeczy! Teraz ja. Ty, ale oni teleportują, ale nie atakują Tureta w międzyczasie! Przecież trzeba jeszcze atakować Tureta! Co? Mówiłem ci, że teraz ja! Ale ja mówiłem wcześniej! Ja p***, ale nie, dobrze, że cię odsyłem. Zobaczmy, co teraz zrobią we dwójkę. Szao już biegnie. No ja na będzie ich stunował, tak! I zabije jeszcze Urgota! Tak jest! I koniec, 2805 to finalny wynik Szao. Kolejna Janna, zobaczymy czy będzie lepsza niż Janna Urgota. Sion! To jest dobra strategia, on będzie miał dwa życia. I czekajcie, teraz niech wstanie i teraz lecimy znowu. No proszę państwa, Turet już przyjął 300 HP. Ja! Blitzcrank wyciągnął ją spod wieży! Nie ma bronienia! Dobra, Meluś zostaje obita całkiem mocno. Na pierwszy minionek, który ma zginąć. Na pierwszy? Nie lecą! Ja tu bezu! Lecę! Nie ten minion! Nie ten minion! Jezus, co tu się dzieje? 3400 HP, 4 żyje, pełno minionów! Stepała się z powrotem, shielduje Tureta. Ma drugi level, może użyć Q. Chyba jednak ewoluowa W. Ale cisną, jeszcze ponad pół minuty! Ja umieram, tankuję to, dawajcie! Dobra. Bezu tankuje! Nieprawda! Target się zmienia. Target się zmienia. Kładek penta kill! Nie ma penty, ładnie jest na topie. 2-1-7-0. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze zdąży coś zrobić? Chyba nie. 5 sekund, biegnie Blitzcrank! Czy ostatni autoatak uda mu się wbić? 2 sekundy! Nie ma! 2-1-7-0 to finalny wynik. Tak blisko papieżowej. Zawiodłem się. Kapty, miałem zapytanie, dlaczego Veigar? Będziesz po prostu stunował, tak? Tak. Dobra. Lecą! Pierwsze stuniki już jeszcze. Ole go podrzucili! Bezu żadnego damage'a w Tureta jeszcze nie wbił, a już umarł. I nie tankuje! Dobra, teraz tankuje. 200 damage'a wbite w Tureta. Ty, kupił milion dematerializera, ale przecież to nie działało. Kapten, co za error? Czemu tak się stało? Nie wiem. Ale nic nie kupiłeś na start. Error! Czy Adi będzie pomagał? On cały czas się zastanawia. Dobra, ja zaczynam tepać. Ja będę drugi. Ale Bezu zaunuje teraz kaptyna, on nic nie jest w stanie tutaj zrobić. Strategia z tepekami tym razem się udała. Co się dzieje? Kapten ma drugi level. Może używać Q. Zaraz drugi plate spadnie. W międzyczasie jeszcze 50 sekund do końca. Adi cały czas się zastanawia. Tupta, nie wie co robić. Bezu po raz kolejny umiera. Bicie, jak w prawdziwej gierce. 2820. Adi! On dołożył jeden autoatak! Aha, to nie był atakujący. I jeszcze nie zabił. Pierdnijcie na niego, to wtedy umrze. Szao tankuje. O nie! 7 sekund! Czy kapten umrze? Umarł. 2558. Dobra, proszę państwa, mamy oficjalne wyniki. Pierwsze miejsce, Urgot. Otrzymuje on 3 punkty. Drugie miejsce Szao, otrzymuje on 2 punkty. I trzecie miejsce Kapten otrzymuje 1 punkt. I zobaczmy, jak teraz wygląda punktacja. To koniec pierwszej części Gry o Tron. Kto wygra fotel? Dowiemy się w drugiej części, która pojawi się tutaj. Także kliknij.